Także proszę Państwa, radio nadaje nasze radio, radio, TOK FM. Także proszę Państwa, troszeczkę mamy wiadomości, a to z Radia Maryja, a to z tego, a to z tamtego. Wielki nauczyciel przybliża nam sport. Rzeczywiście, proszę Państwa, 4000 lat czekali i to, co w kolędzie śpiewają, no to przynajmniej prawda powinno to nam zasugerować, że dlaczego, prawda? Że 4000 lat czekali, dlaczego go zabili, że skoro 4000 lat czekali, to znaczy, że to musiała być jakaś ważna postać, ten Jezus Chrystus. No i rzeczywiście Jezus Chrystus był bardzo ważną postacią, 312 proroctw z Pisma Świętego, no ci, którzy badali, to wiedzieli, bo dzisiaj to jak do śmietnika wyrzucają, to Państwo zobaczą, jaka ewolucja, jakie straszne zmiany, że ateizm w ogóle wszedł, tetragram usunięty z Pisma Świętego wcześniej, Jezus Chrystus zabity, a ci przywódcy religijni, którzy byli odpowiedzialni za przekazywanie wiedzy, za nauczanie, tak jak to mąż jest kapłanem żony, najpierw mąż jest kapłanem dzieci swoich, jest odpowiedzialny za utrzymanie rodziny na poziomie duchowym, przybliża do Stwórcy, to jest kapłan. No, bo tamtych kapłanów to było wielu, ale kapłani byli przemijający, jako że Jezus Chrystus jest jednym, jedynym kapłanem, najważniejszym, Biblia mówi, nieprzemijającym. I to jest ten baranek, który też pokonał wszystkie baranki. Składanie baranków, zwierząt w ofierze jest bezcelowe, bezsensowne, proszę Państwa. Czyli Mesjasz. Chrystus, czyli Mesjasz. Setki lat wcześniej był Jezus Chrystus. Że co? Na przykazania wylicza? Niech wyliczy drugie przykazanie. Tak. 312 proroctw, prorocy w Biblii. Ludzie ufnie wierzyli, że Biblia została pisana pod kierownictwem Boga i zawiera informacje dotyczące przyszłości. Na przykład Księga Daniela wskazała, iż Mesjasz miał wystąpić w pierwszej połowie stulecia. To czytamy w Ewangelii Łukasza 3 rozdział, werset 15, Daniela 9 rozdział, wersety od 24 do 26. I ci, którzy badali Pismo Święte, bardzo dokładnie orientowali się co, gdzie, kiedy i jak. To tak samo jak w starożytnym Egipcie. Kapłani specjalizowali się w odszyfrowywaniu zaćmienia słońca. Co, gdzie, kiedy i jak. Że nawet faraon był głupi, że nawet faraon nie wiedział, o co chodzi. A oni byli najmądrzejsi, bo jak powiedziałam wielokrotnie wcześniej, kiedyś mówiłam, że faraon zawsze był mądrzejszy. Znaczy ten kapłan. Proszę Państwa, kapłani zawsze byli mądrzejsi, no i oni to wykorzystali na swoje zresztą nieszczęście, no bo dwa razy Jeruzalem było palone, niszczone w roku 607 przed naszą erą, wtedy kiedy Żydzi poszli do niewoli babilońskiej, no około 70 lat, to jest bardzo prawie 100, wielki okres czasu. No i potem w roku 70 ostatecznie świątynia została zburzona, spalona, zniszczona, ale ona już nie miała tego obłoku nad Arką Przymierza, bo to już jak wrócili z Babilonu wtedy po roku 607, po 70 latach, jak wrócili, to już wtedy, gdy odbudowali świątynię, to nie było tego obłoku nad Arką Przymierza, także tej obecności Bożej nie było już na 100%, coraz mniej tego Boga, i Państwo zobaczą, skąd się wziął ten ateizm teraz. Czyli proszę Państwa, wypatrywano Jezusa Chrystusa i dla tych ludzi rzeczywiście Jezus Chrystus był realną postacią, bo przyznam się szczerze, że ci, którzy tak politycznie walczą za Kaczyńskim, no to mówią, nawet ci z Kościoła, to oni wcale nie wierzą w Jezusa jako postać realną, taką normalną, prawdziwą, która była, która żyła, bo oni się tak modlą i gdzieś tak
się zapędzają w kozi róg ślepy, ciemnoty, swojej głupoty, takiego manieryzmu, moheryzmu, proszę Państwa, powtarzania w kółko tego samego. A człowiek, który powtarza w kółko to samo, no to przecież on nigdy nie myśli. Taki człowiek jest otumaniony, jest ogłupiony, proszę Państwa. Czasem nas kiedyś też, proszę Państwa, rutyna, to się mówi rutyna, kiedyś pionierów ostrzegano, pionierki, misjonarzy, misjonarki i świadków Jehowy, żebyśmy nie wpadli w rutynę, bo że my głosimy, chodzimy codziennie, wstajemy, wychodzimy, to samo robimy, żebyśmy nie wpadli w rutynę robienia tego samego, a jednak te różańce, no to typowy to jest przykład taki, to jest psychologicznie udowodnione, że im częściej człowiek powtarza, to tym bardziej głupi się robi, staje. Po prostu przestaje myśleć. Potrzebna jednak była ostrożność wtedy, kiedy oni tak na tego Jezusa Chrystusa czekali, bo mieli się też pojawiać samozwani czy Mesjasze. To teraz tak mówią, jeszcze mówili w XX wieku, już w XXI nie słyszałam, ale że jacyś fałszywi prorocy, no teraz nie mówią, bo się religiami w ogóle nie interesują. W ogóle ta ich katolicka też ziewają, chruntą, breszą. Teraz jakiś taki powstali. No to powstali przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi. To słowo powstali jest w Biblii znane od bardzo dawna. Nawet o Nemrodzie czytamy jako o możnym łowcy na przekór Jehowie, czyli powstali przeciwko świętym, powstali przeciwko Bogu, prawda? Żeby prześladować świętych. No, także nie ma tutaj, wiecie Państwo, tych świętych aż tak bardzo dużo w tej Warszawie, bo uciekli do Anglo-Ameryki Białystok. Ani tych Mormonów, ani Świadków Jehowy, ani prawosławnych, zwłaszcza i zważywszy, że też tu na Placu Saskim cerkiew aleksandrowską rozsadzili, proszę Państwa, zburzyli, dynamitem rozsadzili. Nie ma, nie jest gościnna Warszawa. No, tylko te mohery. Także tutaj przedstawiamy Państwu na samym środku też naszego ekranu, naszego radia, to KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy mega oszustkę, mamy Makrynę. Makryna Mieczysławska. To jest, proszę Państwa, mega oszustka, bo ona od Azji jakby szła, prawda? Euroazja, Euroazja, Azjo-Euro. Szła do samego Rzymu, dotarła do Rzymu, do samego papieża, nawet papież ją uznał. Ale potem powiedział, że może tak dla delikatności, jak umarła, że miała Makryna Mieczysławska nie po kolei w głowie. Czyli jeżeli tak będziemy o historii mówić narodu izraelskiego, o tych, którzy Żydów czekali na Mesjasza, na Jezusa Chrystusa, trzeba wymienić nazwisko, imię Józef Flawiusz. Tak, czyli po prostu... Jeśli chodzi o tych faryzeuszy, to tak swoją drogą, po pierwsze, ale po drugie o tych samozwańczych, fałszywych Jezusów, no to tutaj właśnie też można czytać dzieła Flawiusza, to się dowiecie więcej, że tych fałszywych Jezusów wymienia żydowski historyk Józef Flawiusz, niejaki Teudas. Zaprowadził swych zwolenników nad Jordan i twierdził, że jego wody się roztopią. Człowiek przybyły z Egiptu wywiódł ludzi na Górę Oliwną, zapewniając, iż na jego polecenie spadną mury Jerozolimy. Za namiestnika Festusa pewien Szalbierz obiecywał uwolnienie od nieszczęść. Porównaj Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 30. Albo Dzieje Apostolskie, 21 rozdział, werset 38. Czyli, że widzicie Państwo, mamy tutaj bardzo dużo ciekawych takich informacji na temat ludzi, na temat tych, którzy czekali na Jezusa Chrystusa, którzy oczekiwali, wypatrywali Go, prawda, że to było coś niebywałego, niesamowitego. Czekać na Syna Bożego. To tak samo jakbyśmy na kosmitów czekali na coś, co się ma nam objawić. Ale potem widzicie Państwo, nie odpowiadało im to, co Jezus głosił, ale jak zwłaszcza gdy zobaczyli, że ten Jezus
to jest zwykły człowiek, bo przecież my artyści też jesteśmy zwykli ludzie. To jest jak na scenie są światła, na scenie są dodatkowe. Tutaj Kurliczka też się wypowiadał na ten temat. Spektakularne są efekty pewne, czy balony. Jak ja śpiewałam Zemstę nietoperza Strausa, no to przecież na koniec leciały Babilony, chciałam powiedzieć. Bo ja tak często mówię, Babilonki, Babilonki. Że jeżdżą z Babilonu do Babilonu, z Babilonek do Babilonek, z Mazowsza do Mazowsza, z Warszawy do Warszawy, z Rzymu do Rzymu, bo wszędzie jest ten system rzymsko-łaciński, przecież mohery są tylko. Proszę Państwa, Zemsta nietoperza Strausa. Z góry leciały balony, balony. I to bardzo spektakularne, jak jeszcze tańczyłam z baletem, zresztą ja jestem jednowiecką baletnicą. No nie wiem, kiedyś jak już nam odbierze zdrowie to wszystko, czas, to zobaczymy jak to będzie. Na razie póki co jeszcze mogę szpagaty robić, póki co jeszcze mogę tańczyć. Także widzicie Państwo, Jezus Chrystus z Nazaretu to postać taka realna. Oni naprawdę na Niego czekali. I tutaj możemy tych historyków Flawiusza cytować, szukać, jak pojedziemy teraz do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, to możemy szukać dzieł Flawiusza, proszę Państwa. Że skoro żyli, byli tacy ludzie, którzy czekali na Jezusa Chrystusa, to znaczy, że to było, miało być wielkie święto. Wiecie Państwo, że nie każdy się doczekał, jak tak czekał. No, też u nas u Świadków Jehowy była taka siostra Ziemia, która jako ta staruszka chciała doczekać się Armagedonu. No niestety, pamiętam Geniusia, jakie ona mi zupy gotowała, tutaj na Omuleckiej. Także proszę Państwa, do rzeczy, do roboty, nie do wycia, nie do takie te pieśni, on tu śpiewa już, o. Z Radia Mery, bo przecież my tu posłuchamy, tam posłuchamy, przecież też nie klęczymy, nie posłuchujemy specjalnie, tylko po prostu przy okazji coś posłuchamy, przy okazji coś zauważymy, że to jest śmieszne, że to jest złe, że to jest komiczne, proszę Państwa. Tutaj mamy też cerkiew, proszę Państwa, którą zbudowano na Placu Saskim. Jesteśmy w Polsce. Przecież chyba widać, prawda, że Polska. No, także proszę Państwa, proszę być tylko z nami. Z nami, bo u nas jest prawda. U nas jest prawda. U nas są kapelusze. Jeszcze mam też Teatru Wielkiego, proszę Państwa. Różne takie cuda rzeczy nie widzę. Proszę być z nami, a wtedy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Z nami proszę być i już, proszę Państwa. Tutaj mamy, o właśnie, o Rusyfikacja, czyli ta cerkiew, proszę Państwa, która była, może nawet ją tu dajmy, może nam, ona się tu rozkwitnie, niech nam rozkwitnie, proszę Państwa, cerkiew. Radio, KFM Euro, Komisja, Barbie, Langstrom Extra, mamy cerkiew pokazaną, proszę Państwa, na placu Saskim, właśnie. Mamy w ogromnych rozdzielczościach w naszej telewizji w ogóle Wisiolandia, także nie musimy wszędzie pokazywać dokładnie. Kontury Wam wystarczą. Cerkiew na Placu Saskim została przez komunistów, już nawet nie wiadomo przez kogo, bo ludzie też jakby się nie chcą na te tematy wypowiadać. Nie wiadomo przez kogo cerkiew ta została zburzona. Cerkiew ta została rozwalona. Także ateizm, Pałac Kultury Stalina i Lenina. I proszę w naszej telewizji Wisiolandia słuchać, jak mówi Grzegorz Braun, bo proszę Państwa, przyszli strażnicy przyszli i oni patrzyli się, co ten Grzegorz Braun tu opowiada, proszę Państwa. Niech się wypchają, niech się wysrają, niech się wykopcą, niech się wyplują, niech się wyszczują. Grzegorz Braun, proszę Państwa. Że Pałac Kultury Stalina i Lenina postawiony
na miejscu, w miejscu prywatnym, bezprawnie, bezczelnie, ale przecież proszę Państwa, kiedy to było? Że to było jakoś tak bardzo dawno temu, prawda? Że to było jakoś tak strasznie dawno temu. No i że co? No i że co? I że to? I że tamto? No. Także proszę być z nami, proszę Państwa. Wygramy, jeżeli będziemy z Panem Bogiem, jeżeli będziemy Pana Boga kochać, będziemy Pana Boga znać, miłować i szanować. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. No, ja to, no nie muszę być tak bardzo uprzedzona do tych Żydków, bo tutaj ten Janek Maciej, Witek Rokita, on tak gdzieś chciał Rokitą polecieć, proszę Państwa. Chciał gdzieś polecieć. Gdzieś chciał polecieć, proszę Państwa. No i co? I gdzie on by tutaj poleciał? Ten Janek Witek Rokita. Gdzie on by poleciał? Nigdzie. Trzeba być z Panem Bogiem, trzeba... Nawet kiedyś mówił, że płacił, proszę Państwa, 100 złotych na tacę dawał księdzu, który tutaj zresztą u niego też był kilka razy i za pierwszym razem chciał strasznie od Janka Macieja Witka Rokity, chciał strasznie, proszę Państwa, pieniądze. Także buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Proszę bardzo, proszę być w kontakcie z naszą telewizją Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Czyli ostrożność, bo my tak wchodzimy w sytuację tych ludzi, jakby za nich mówimy, że potrzebna była ostrożność, bo mieli się też pojawiać się samozwani czy mesjasze. No to rzeczywiście było wielkie niebezpieczeństwo. Czyli, że nie teraz w XX wieku, XXI, tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus miał przyjść. I wtedy, kiedy Jezus Chrystus miał przyjść, to wtedy szatan diabeł podstawiał tych nie faryzeuszy, tylko tych Jezusów fałszywych. Im więcej, tym lepiej. To jest coś takiego jak dzisiaj, jak jest jedna Biblia, a prawdziwa, a dobra, prawda? 66 ksiąg w środku, ale jedna Biblia, bo Biblia to są książeczki, książki, proszę Państwa. No to słudzy szatana diabła w Tok FM nam podsuwają miliony, miliardy, że tak powiem, proszę Państwa, książek różnych mądrości ludzkich, wypociny są to człowieka. Wiadomo, że człowiek jest niedoskonały i błąka się i myli się od czasu do czasu, coś mu się tam uda powiedzieć prawdziwego, może celnie, ale nie możemy, proszę Państwa, polegać na tych głupotach. No, tylko może Anita polegać kumi na tych głupotach, bo co by jej nie powiedzieć, to jej to nie odpowiada, co Pismo Święte mówi, bo ona by musiałaby przestać chodzić na wernisaże, a ona tylko chce żreć. Rysia Czubak mówi, że Anita chce tylko żreć. No, no to więc, po co jej tutaj czytać Biblię? Państwo zobaczą, ja teraz siedzę i tu dywagacje. Jak skazać, tak skazać, proszę Państwa, nam nic za to nie płaci. Natomiast Anita chodzi, gra w filmach jako piąte koło u wozu. Jest nikim, jest niczym, no bo to nawet różańce klepie, chociaż ona jest moherowa, ale po prostu wolałaby nie klepać tych różańców, nie trzepać. I kamera ją pokazuje. Jakiś tutaj był ten najnowszy tytuł filmu, proszę sobie poszukać w internecie. Premiera była niedawno i ona sama siebie zobaczyła dopiero na filmie, że ją pokazali w wielkim zbliżeniu jako tę, która klepie, trepie, trzepie różańce. Jako jedyna winna. To więc jakby ten ateizm teraz miał powstać i te religie miałyby być zniszczone, bo to Babilon Wielki. To jest wszystko przed nami, na wiecie Państwo. Są wzloty i upadki. Pycha chodzi przed upadkiem. Babilon Wielki też bardzo się pysznił. Wielki, wielki Babilon. A to uczta Baltazara wielka, wielka. I proszę Państwa, nagle
Babilon starożytny został zdobyty, bo rzeczywiście wody okalające Babilon jako fosa zostały skierowane do pobliskiego jeziora i przeciwnicy weszli, tak jak Izraelici kiedyś przeszli przez Morze Czerwone suchą stopą. Także widzicie Państwo, kupa śmiechu na wydechu. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Tak, czyli w przeciwieństwie do takich obałamuconych osób, inna grupa ludzi, których często nazywać, zaczęto nazywać chrześcijanami, rozpoznała wielkiego nauczyciela i prawdziwego Mesjasza w Jezusie z Nazaretu. Czyli, że Jezus się pojawił, ale widzicie Państwo, wcale nie było tak łatwo tego Jezusa Chrystusa rozpoznać, rozszyfrować. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, werset 26, proszę przeczytać. I ewentualnie Ewangelia Marka, 10 rozdział, werset 47. Jezus nie był fałszywym Mesjaszem. Wiarygodność jego misji dobitnie potwierdzają cztery historyczne Ewangelie zapisy. Ewangeliczny. Także no nie wiem, może właśnie, że Żydzi do dzisiejszego dnia zresztą nie uznają Jezusa Chrystusa, chcąc uwolnić się od winy za to, że oni go zabili. Ale wiecie Państwo, tak czy siak zabijać Jezusa to jest drobne fopa, prawda? No. Może dzisiaj we własnej obronie, czy w jakiejś tam innej sytuacji tych takich starych czasów, dziejów, praw, no to człowiek może byłby niewinny, bo wiecie Państwo, bo Izraelici właśnie wtedy, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, to nie wszystko. Jeszcze zanim dotarli do ziemi obiecanej, to musieli pokonać Moabitów, Jebuzejczyków, Amonitów. Mnóstwo różnych takich pogańskie narody przecież były, żyły, mieszkały. Trzeba było ich wymordować, nawet małe dzieci. Bóg kazał Jahwe. To w związku z tym ludzie, którzy nie znają sytuacji i kontekstu, mogą tego Boga oskarżyć, albo kiedyś mówili, że ten Bóg Jahwe to był gorszy kiedyś, bo był ogniem władał wiatrem i powodzią. Bogiem wiatru i powodzi. A to nieprawda. Trzeba sobie umieć przy większym intelekcie, więcej psychologii, proszę, nabrać, to wtedy pojmiecie, to zrozumiecie. To była inna mentalność wtedy, proszę. Inna mentalność. I gdybyście wy żyli, byli, to by wam to pasowało. Była inna mentalność. Czyli, że tak, Jezus nie był fałszywym Mesjaszem. Wiarygodność jego misji dobitnie potwierdzają cztery księgi historyczne zwane Ewangeliami. Żydzi wiedzieli na przykład, że Mesjasz miał się urodzić w Betlejem, wywodzić się z rodu Dawida i dokonywać je cudownych dzieł. Jezus spełnił te wszystkie warunki, co poświadczali nawet jego przeciwnicy. Odpowiadał wymaganiom stawianym biblijnemu Mesjaszowi. Tu możecie czytać już Ewangelię Mateusza, drugi rozdział, wersety od 3 do 6. Inną razą, jak będziemy odsłuchiwać jeszcze raz to, co my tutaj teraz mówimy, to będziemy mieli ten czas, żeby te wersety przeczytać. I wtedy ściszymy to, co my mówimy teraz, a rozgłosimy, nagłośnimy to, co z Mateusza jest napisane. Drugi rozdział, wersety 3 i 6. Proszę czytać. Bo takie powtarzanie, chlepanie Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, kółko i to samo, to przecież tak jakby kropla kapała nam na głowę. Kiedyś byłyśmy w zamku w Malborku, jak żeśmy tam głosiły Ewangelię, to pojechałyśmy na wycieczkę i tam pokazano nam taką klatkę a la toaleta. No powiedzmy to metr na metr, to przesadzamy, to było bardzo malutkie. To i był zamknięty stał i mu kropla kapała na głowę. Robiła mu dziurę. Człowiek z bólu umiera. Męczarnia, no to przecież krzyżacy, to wiadomo, się w czym specjalizowali, a ponieważ to było średniowiecze, po średniowieczu, zahaczało jeszcze nawet o to średniowiecze może w niejednym miejscu, bo przecież to setki lat średniowiecze żyło, było, trwało, proszę Państwa, no to co jeden robił drugiemu konkury, że ludzie szli w konkury, że co jeden to miał wymyślniejsze maszyny, środki, metody,
sposoby, żeby człowiekowi zadać ból. Człowiekowi, który po prostu no, był winny, czyli że można było zabić kiedyś na wojnie, nawet i teraz usprawiedliwiają, ale wiecie Państwo, zakon Jezusowy wszedł dwa przykazania. Oni tutaj 10 wymieniają. Żebyście wymieniali 10 przykazań, to trzeba było się chociaż raz do nich dostosować, a więc uwzględnić trzeba było i kiedyś też drugie przykazanie. A wy ani wtedy, ani teraz. No to pocałuj ta w D wójta. Barbara Wlok to mówi lepiej. Krwa. I ma ogromną oglądalność. My tutaj chcemy, żeby to nie była duża oglądalność, tylko chcemy, żeby nawet jak jedna osoba prawdę pozna, dzięki naszym wiadomościom, to się już Pan Jezus Chrystus wtedy cieszy, bo Pan Jezus wcale się nie cieszy, że jakiś tłum pozna coś tam, bo to przecież i tak prawdy nie pozna tłum. Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu, jakby taki tłum poznał prawdę, to by to było od razu podejrzane. Proszę wrócić do roku 325 naszej ery, kiedy połączone wszystkie religie są zamęt do kupy na glans, żeby uczynić jedną państwową wielką i to był wielki błąd, bo połączono. Teraz też uchodźcy napływają. I co? I połączyć? Udają, że nie chcą, ale po prostu sytuacja jest z kolei taka, że będą musieli. I teraz albo ci ludzie będą musieli się też zrzec swojej wiary, a to nie byłoby humanitarne. Albo znowu połączyć, tak samo jak kiedyś, w 325 roku. Teraz jest bardzo dużo, wiecie Państwo, wiadomości w internecie. Ludziom jest wszystko jedno i teraz wiedzą, że i tu głupota, i ta trójca głupota, i ta dusza nieśmiertelna w sumie nie istnieje, bo nawet wykorzystali tę naukę o duszy nieśmiertelnej, strasząc ludzi piekłem, męczarniami, bo to szli dalej, 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 końca nie było tym torturom i katowali, mordowali, ile wlezie i się wszyscy cieszyli, także nawet Biblia mówi, że będą, jeżeli zabiją jednego współwyznawcę Chrystusa, to się będą bardzo cieszyć z tego powodu. Także oni się weselą, Jezus Chrystus, apostoł Paweł to powtarzał, oni się weselą, a wy smutni będziecie. Ale wasz smutek w radość się obróci. Także widzicie Państwo, bardzo ciekawe informacje, że Jezus Chrystus w ramach tych proroków, 312 proroków, 312 prorok. Jezus Chrystus miał się urodzić w Betlejem, wywodzić się, proszę Państwa, z rodu Dawida i dokonywać cudownych dzieł. Jezus spełnił te warunki, wszystkie te warunki, co poświadczali nawet jego przeciwnicy. Odpowiadał zatem wymaganiom stawianym biblijnemu Mesjaszowi. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, wersety od 3 do 6 i Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, wersety od 41 do 45 i Ewangelia Jana, 7 rozdział, wersety 31 i 42. Także proszę czytać i jak będziemy jeszcze raz tę taśmę słuchać, to Janek Witek to zawsze jak z komputera mu leciał, to mówił taśmę, że te taśmy nastawimy. No i żeśmy tu nastawiały. Proszę sięgać do Wiesiolandii w głąb. Tam są tysiące filmów. Tutaj Janek Witek tak bardzo chciał uwierzyć w lepszy świat i nawet się powoływał na Marca, że z Marca obrońcy nasi przyjadą. Ale to się nie doczekał tego. Umarł 21 tak maja o 4 nad ranem. Thank you.
się do tego poświęca. Tak, proszę bardzo. Wiesław Głogowski nam potrzebny, proszę Państwa. Także gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. I widzicie Państwo, proszę do konkretów przechodzić. Jezus Chrystus, nawet Józef Flawiusz, historycy, potwierdzali prawdziwość, że Jezus Chrystus żył rzeczywiście, że był, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Czyli rzesze ludzi, którzy się stykali z Jezusem, mogli obserwować Jego niezwykłe dzieła, tym, że oni umarli, nie było magnetofonu, wideo, zapisu cyfrowego, ni naliętu, też nic takiego nie było. Słuchać Jego wszyscy mogli, niezwykłe dzieła oglądać, których dokonał, nad wyraz mądrych wypowiedzi i poznać jego zdolność przewidywania przyszłości. Nad wyraz zaznaczam mądrych wypowiedzi. No taka Anita Kumi to by powiedziała, że Jezus Chrystus to głupoty gada, bo ona by chciała się nażreć tylko na wernisażu, a to tu, a to tam. Ale widzicie Państwo, no niestety, niestety. Ludzie, którzy przestali nawet do kościoła chodzić, no to są pożałowania godni, bo ten poziom jest bardzo niski, słabiutki. Z dziada na gada. W trakcie jego służby, to znaczy w trakcie służby Jezusa Chrystusa publicznej, lata 29-33 naszej ery, nagromadziło się mnóstwo dowodów przemawiających za jego mesjańskim posłannictwem. Okazał się zresztą nie tylko Mesjaszem, pewien jego uczeń obeznany z faktami doszedł do wniosku, że Jezus Chrystus, że Jezus jest Chrystusem, czyli Synem Bożym. Jana Ewangelia czytaj 20 rozdział, wersety 31. I tutaj dajemy, proszę Państwa, taką ciszę, przerwę. Koran powiada imię jego Mesjasz, Jezus, Syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznym. Sura, 3 rozdział, werset 45, tłumaczył Józef Bielaszczyk. Jezus jako człowiek był synem Marii, ale kto był jego ojcem? Koran nadmienia. Zaprawdę Jezus jest u Boga jak Adam. Sura 3, werset 59. Pismo Święte nazywa Adama Synem Bożym Łukasza. 3 rozdział, wersety 23-38. Ani Adam, ani Jezus nie mieli ojca człowieczego. Nie powstali w wyniku stosunku cielesnego mężczyzny i kobiety. To też jak Adam był Synem Bożym, tak był nim również Jezus Chrystus. Czyli, że widzicie Państwo, przechodzimy do meritum sprawy, do rzeczy zasadniczych, do rzeczy bardzo ważnych, do rzeczy. Pismo Święte do ręki, proszę Państwa. I tutaj dopiero wychodzi oliwa, prawda? Bo ksiądz mówi w kościele na mszy, przy ołtarzu, przed ołtarzem. Mówi, oto słowo Boże. No ale no gdzie to słowo Boże? Dla przeciętnego wiernego parafianina, prawda? No to to jest książeczka do nowożeństwa, brewiarz. Nic więcej, ludzie zielonego pojęcia nie mają wiedzieć, nic nie chcą
cztery Ewangelie, tak, są cztery Ewangelie, tak, potem Radio Tok FM zalewa książkami, różnymi bzdurami, chociażby nawet, wiecie Państwo, coś prawdziwego było, to oni nie umieją tego połączyć, wszystkiego nie umieją, nie potrafią połączyć, bo nie ma filozofii, nie ma psychologii, nie ma mądrości, denerwują się szybko, wpadają w panikę, w złość. Przecież nawet jak kiedyś chodziłam do tych mormonów, kontaktowałam się z nimi, z Amerykanami, oni to bardzo mili, bardzo grzeczni. Natomiast tutaj ci, którzy chcą się pod tych mormonów podszyć, na przykład w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, tak widzę, że tak oglądają się, tak patrzą się takie te czasem gesty, jak ktoś. Ja mówię, no wiara nie polega na obrazku nasza, wiara nie polega na geście powtarzanym, podobnym do ludzi prawych, którzy takie te gesty kiedyś robili. To nie o to chyba chodzi, no ale jak ludzie prymitywni, to oni nie rozumieją, nie znają psychologii, nie znają, nie rozumieją tego, że jak nawet widać, że coś skłamałeś, to lepiej się przyznać, a oni się nie przyznają nigdy, tylko są zarozumiali, niepokorni, nieskromni, odwrócą się potem z powrotem, jak się tak oglądali, zaglądali. I głowę do góry i tak butnie i dumnie Noego wyśmiali, Jezusa wydrwili, Jeremiasza wykpili i Ezechiela. Także tak było, tak jest, pomimo no, tych książek, które są reklamowane przez Radio Tok FM. Nic te książki nie dają, też jeszcze gorzej, bo kiedyś tam na banku jest taki posąg, każdy święty ma swoje wykręty. No to, za takich świętych to my dziękujemy. To są pseudoświęci, czyli fałszywi. Jezus Chrystus był tak bardzo blisko związany przecież z Bogiem, jeszcze na początku mówiłam, Jezus Jehoszua, to jest pochodna od imienia Jehowa, Jahwe, to nawet słowacki. Kordianie napisał i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Skoro Jezus był tak bardzo blisko związany z Bogiem, mógł go objawić i wyjaśnić, jaki jest nasz spór. To Łukasza, 10 rozdział, werset 22. Jana, 1 rozdział, werset 18. Sam też poświadczył, że jego bliskość z Ojcem rozpoczęła się w niebie, gdzie współpracował z nim przy powoływaniu do istnienia wszystkich innych tworów, ożywionych i nieożywionych. Jana, Ewangelia, 3 rozdział, werset 13. Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 38. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 23, 42. Ewangelia Jana, 13 rozdział, werset 3. Kolosan, list apostoła Pawła, do Kolosan, 1 rozdział, wersety 15 i 16. Czyli sam też ten Jezus Chrystus poświadczył, że jego bliskość z Ojcem to rozpoczęła się w niebie, prawda? Czyli że już wtedy, kiedy Jezus Chrystus był w niebie, to nie był Jehową, nie był Bogiem, ale miał zażyłe więzi z Jehową. Miał jako Jehoszua, miał zażyłe więzi z Jehową. I tu jest cały ten sens. Także znajomość Pisma Świętego to jesteście górą, wygraliście. Nikt nie jest w stanie was nabrać. Nikt nie jest w stanie was oszukać. No bo przecież szatan diabeł bardzo by chciał was oszukać. Ale wy, moi drodzy parafianie, nie dajcie się oszukać. Czyli po prostu, żeby ktoś was nabrał. Tak. Opcja jakaś. Radio Tok FM, Euro, Końcita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Ktoś pewnie chciał tutaj do nas dzwonić. Także proszę Państwa, nagrywamy nasze nowe wykłady. Do rzeczy. Pismem Świętym w ręku. Skoro o gitarach mowa, proszę bardzo pod gitarę jedną, a dobrą, a nie zalewać świat gitarami jakimiś. Proszę bardzo, jedna księga, Biblia, a dobra, a nie jakieś takie byle co,
o czym Salomon powiedział, że w czytaniu ksiąg nie ma końca. Czyli, że widzicie Państwo, Salomon powiedział, że w czytaniu ksiąg nie ma końca. Jakże mądrze powiedział, prawda? Ale Państwo zobaczą, ile w tym psychologii, ile w tym ludzkiej mądrości, że ludzie, którzy chcieli być mądrymi, jak to powiedział też apostoł Paweł, a stali się głupi, nie mogą tego pojąć. Bo im więcej myślą, tym lepiej. No to Biblia mówi, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. On już w innym miejscu, proszę Państwa, wtedy, kiedy te nauki Boże zmieniali, najpierw wyrzucali swoje, wprowadzali, czyli naukę ludzką, co Jezus bardzo potępił, naukę ludzką, nauki ludzkie. Jezus Chrystus bardzo potępił, to przecież jak były to setki lat i tysiące, no to szatan, diabeł już bardzo się postarał o to, żeby prawo Boże było od czasu do czasu pewne elementy wyrzucane, a w to miejsce miliony, miliardy fałszywek stawionych. Dlatego u nas będą miliardy audycji naszego radia, miliardy audycji naszego radia. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I proszę już słuchać, to być może i dla niewidomych ta forma audycji radiowych jest dobra, może dla Chińczyków, może dla Pekinczyków. Niech się uczą też języka polskiego, skoro sami Polacy cudze chwalicie, swojego nie znacie, języka polskiego nie znacie, lekceważycie i mówicie tak. Matematyka, fizyka, polityka. Wszystko źle, wszystko źle. Czyli, że już w niebie Państwo zobaczą, Jezus Chrystus miał związki ścisłe z Jahwe, swoim Ojcem. I można to było odróżnić, Biblia go odróżnia, prawda? Jezus Chrystus tak blisko był z Bogiem Jahwe, z Bogiem Jehową związany. I Państwo zobaczą, że są te dwa imiona, prawda? Jehowa, ten, który powoduje, że się staje, i Jehoszua, Jehowa jest zbawieniem, prawda? Czyli to od dawien dawna rozumiano, wiedziano, znano. Także te nasze kochane Żydki to na pamięć w nocy, jakby się obudziła, to on by ci wstał na baczność. Czy stajesz, to się Biblia mówi, czy kładziesz, dzieci odnosi, szczególnie też, to będziesz wpajał w synów ludzkich słowo moje, słowo Boże. Czyli tak, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 18, Łukasza 10, 22. Tam czytamy, proszę Państwa, Ewangelia Jana, 1,18. No, można przeczytać, Biblia jest tutaj, prawda? Pierwszy rozdział, werset 18 w Ewangelii Jana. To jest Ewangelia miłości. O, i tutaj w Ewangelii Jana czytamy tak. Żaden człowiek nigdy nie widział Boga. Jednorodzony Bóg z małej litery, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie. Jednorodzony Syn, jednorodzony Bóg, tu jest napisane małą literą, bo jeżeli w języku greckim coś było bez przedimka określonego o, to tłumaczyło się, że to był jakiś Bóg. Pośrednik Boży, ustanowiony przez Niego, a pisze się małą literą, także to wtedy już jest jasne wszystko. No i Łukasza 10:22, a to jest bardzo duża Ewangelia tutaj u nas pod ręką. 10:22, gdzie, proszę Państwa, czytamy tak. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca, ale nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec. I nikt nie wie, kim jest Ojciec, tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce go objawić. Czyli, że widzicie Państwo, już wtedy, kiedy Jezus Chrystus był w niebie, miał ścisłe konekcje z Ojcem swoim, prawda? Oni się bardzo kochali, było takie przywiązanie, proszę Państwa. Czyli, że Jezus Chrystus sam też poświadczył, że jego bliskość z Ojcem rozpoczęła się w niebie, gdzie współpracował z Nim przy powoływaniu do istnienia wszystkich innych tworów ożywionych i nieożywionych. I tutaj właśnie
te wersety proszę przeczytać. Jana, trzeci rozdział, werset 16. Czyli, że widzicie Państwo, Jezus współpracował z Jehową podczas stwarzania. A Jezus to jest archangiel, czyli pierwszy taki anioł, prawda? No. Jak donosi Biblia, ów syn został przeniesiony z dziedziny duchowej i stał się podobny do ludzi. Filipian mówi o tym, drugi rozdział, werset od 5 do 8. Zdarzenie takie nie jest czymś naturalnym, ale czy w ogóle jest możliwe? Naukowcy wiedzą, że pierwiastki chemiczne, na przykład uran, można przekształcić w inne, a nawet obliczają rezultaty przekształcenia materii w energię. E równa się mc kwadrat. Dlaczego więc mielibyśmy wątpić w biblijną informację, iż pewne stworzenie duchowe zostało przeobrażone, by żyć jako człowiek? Rzecz można zobrazować jeszcze w inny sposób. Niektórzy lekarze dokonują zapłodnienia pozaustrojowego. Kobieta rodzi niemowlę, którego życie rozpoczęło się w probówce i było przeniesione do łona matki. Biblia zapewnia, że życie Jezusa zostało mocą Najwyższego przeniesione do łona dziewicy imieniem Maria. Pochodziła ona z rodu Dawida, to też Jezus mógł się stać nieprzemijającym dziedzicem mesjańskiego królestwa przeobiecanego Dawidowi. Tak. Tu jest Łukasza, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 38. I Łukasza, trzeci rozdział, wersety od 23 do 38. I Mateusza, Ewangelia, pierwszy rozdział, werset 23. Zażyła więź ze Stwórcą i podobieństwo do Niego. Pozwolił Jezusowi oznajmić, kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 9. Ponadto oświadczył, nikt nie wie, kim jest Ojciec, tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce Go objawić. Łukasza, 10 rozdział, werset 22. A zatem dzięki poznaniu tego, co Jezus czynił na ziemi i czego nauczał, możemy dowiedzieć się więcej o osobowości Stwórcy. Przekonajmy się o tym na podstawie osobistych przeżyć kobiet i mężczyzn, którzy się zetknęli z Jezusem. No, czyli Samarytanka, czyli w oczach rybaka, proszę Państwa, no i wiele różnych innych ludzi też. Kazanie na górze, dlaczego Jezus poniósł śmierć. Także bardzo wiele, wiele różnych innych jeszcze ciekawych szczegółów, proszę Państwa, będziemy tutaj omawiać. W naszym radiu Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Longstrom, Extra, Buziaczki i proszę jeść kaczki. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Longstrom, Extra. A dzisiaj mamy już 28, proszę Państwa, października 2015 roku i na Was dzisiaj trafiło Słowo Boże. Słowo Boże. Ale niektórzy bardzo lubią się czegoś w życiu nowego dowiedzieć, to więc jeżeli nie słyszeli o czymś takim, mają Ducha Bożego, bardzo chętnie będą słuchać. Radio Conchita, Tok FM Euro. Radio Maria. W naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku są niezgodne z ustawą zasadniczą, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. O zbadanie przepisów zwrócił się do Trybunału Rzecznik Praw Obywatelskich. Kwota wolna od podatku wynosi dziś 3089 zł. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwota wolna od podatku jest za niska i musi być waloryzowana. Poseł Wiesław Janczyk z Sejmowej Komisji Finansów podkreśla, że orzeczenie Trybunału pozwoli na szybsze wypracowanie nowych przepisów. Bardzo się cieszę z tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zawsze łatwiej potem w Sejmie znaleźć zrozumienie i konsensus do nowych rozwiązań. Ta wątpliwość, którą podnosił
rzecznik jest uzasadniona, bo następowało takie podwójne rozliczanie jakby statusu obywatela na okazję użycia różnych uprawnień. Wydaje się, że nie ma potrzeby, żeby najpierw pobierać podatek, a potem redystrybutować to, bo to jakby wzmaga koszty administracyjne. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że ustalenie kwoty wolnej na poziomie 3089 zł powoduje, iż opodatkowanie są dochody niewystarczające na zapewnienie minimum egzystencji. Granicę tę prawo określa na poziomie 6504 zł. Według rzecznika należy zastanowić się, czy osoby żyjące poniżej granicy ubóstwa są w stanie ponosić ciężary płacenia podatków. Obecne przepisy tracą moc z dniem 30 listopada przyszłego roku. Dyrekcja szpitala w Rybniku wypowiedziała umowę jednej z protestujących pielęgniarek. Przygotowane są kolejne wypowiedzenia umów o pracę dla białego personelu z bloku operacyjnego. Od ponad 2 tygodni trwa protest głodowy. Pielęgniarki domagają się podwyżek. Ostrzegają, że może zabraknąć obsady na ostrych dyżurach. Rzecznik szpitala zapewnił reportera jednej ze stacji radiowych, że na pewno przyjmowani będą pacjenci kardiologiczni oraz kobiety do porodów. Na razie nie władze szpitala nie przewidują ewakuacji oddziałów. Pielęgniarek zgłosiło niezdolność do pracy. Na razie nie wiadomo, ile osób pójdzie na zwolnienie lekarskie. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi Wiesława Frankowska, przewodnicząca pracowników bloku operacyjnego, anestezjologii i intensywnej terapii. Jedna pani została wypowiedzenie z pracy, była to pani, która była zatrudniona na czas określony, natomiast pracami reszty są przygotowane konsultacje do organizacji związkowych, również dotyczące wypowiedzeń z pracy tych pani. W obecnej sytuacji pracujemy w takim bardzo okrojonym ostro dyżurowym zespole. Są wykonywane cięcia przystępskie dzisiaj i zabiegi dziecięce, więc mamy bardzo dużo pań na zwolnienia lekarzy, więc to jest taki bardzo okrojony tylko zespół ostro dyżurowy. No zastanawiają nas też zwolnienia z pracy, ponieważ jeżeli dyrekcja szpitala mówi o ewakuacji szpitala z powodu braku pielęgniarek, a potem zwalnia te pielęgniarki, no to tutaj taka troszeczkę sprzeczność tych zdarzeń jest. Pielęgniarki domagały się początkowo 400 zł podwyżki. Dyrekcja szpitala proponowała im przesunięcie do pensji zasadniczej 10% dodatków, które teraz dostają. Siostry obniżyły swoje żądania, ale do porozumienia nie doszło. Sąd Okręgowy w Warszawie chce wyjaśnień od biegłych w sprawie Czesława Kiszczaka. Powód wciąż nie wydali oni zleconej w maju opinii dotyczącej zdrowia dygnitarza komunistycznego. W konsekwencji dalej zawieszony jest jego proces, w którym jest on oskarżony o przyczynienie się do śmierci 9 górników z kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. W maju bieżącego roku Sąd Okręgowy zwrócił się do biegłych lekarzy z zakresu psychiatrii, psychologii i neurologii o ocenę stanu zdrowia 90-letniego dziś Kiszczaka. Mieli oni 2 miesiące na wydanie opinii w tej sprawie. We wrześniu jednak poinformowali, że potrzebują dodatkowej dokumentacji lekarskiej. Choć pod względem formalnym wszystko się zgadza, to praktyka w przeprowadzaniu tego typu procesów pozostawia wiele wątpliwości, mówi mecenas Piotr Andrzejewski, pełnomocnik NSZZ Solidarność w procesie w sprawie grudnia 70. Dotychczasowy przebieg tych postępowań wskazuje i daje domniemanie, że chodzi o to, żeby te procesy skończyły się naturalnym zejściem albo siłą rzeczy niemożliwością odpowiadania obwinionych ze względu na stan zdrowia, no bo wiek, normalny tok biologicznego zużycia będzie kształtował jednocześnie zakres tego, w jakim momencie przestaną oni być zdolni do stawania przed sądem. Na to się czeka, tak podejrzewam, natomiast formalnie niby jest wszystko w porządku, natomiast merytorycznie dostali zapewnienie przed okrągłym stołem, że będzie określona ich odpowiedzialność też grubą kreską. Pierwszy proces Kiszczaka ruszył w 1994 roku. W 1996 roku sąd okręgowy zmienił go. W 2004 roku skazał na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W 2008 roku sprawę umorzono z powodu przedawnienia. W 2011 roku ponownie uniewinniono Kiszczaka. Wszystkie wyroki uchylał potem sąd apelacyjny w Warszawie, który zwracał sprawę do sądu okręgowego.
Volkswagen zanotował w trzecim kwartale bieżącego roku stratę operacyjną w wysokości 3,5 miliarda euro, podały władze koncernu w Wolfsburgu. Niemiecki producent samochodów boryka się ze skutkami skandalu dotyczącego manipulacji testami spalin w silnikach diesla. Jak podkreśla agencja DPA, w największym niemieckim koncernie samochodowym jest to pierwsza strata kwartalna od 20 lat. Głównym powodem wysokiej straty jest stworzenie rezerwy finansowej w wysokości 6 miliardów 700 milionów euro na ewentualne koszty związane ze skutkami afery. Skandal ze zmanipulowanym oprogramowaniem wybuchł we wrześniu w Stanach Zjednoczonych. Nieco później okazało się, że problem dotyczy też samochodów Volkswagena sprzedawanych w Europie. Koncern ogłosił, że wezwanie do modyfikacji około 8,5 miliona aut w Unii Europejskiej, w tym 2,5 miliona w Niemczech. Akcja usuwania nieprawidłowości rozpocznie się w styczniu. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie kraju do 15 stopni lokalnie na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie Polski umiarkowany. Okresami dość silny, południowo-wschodni. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadało.